Historia filozofii na krótko. Stoicy i ogólne założenia ich filozofii. Założycielem szkoły stoickiej był Zenon, urodzony w Kition na Cyprze. W 312 roku przed naszą erą przybył do Aten, aby swe życie związać z filozofią. Słuchał nauk sokratyków mniejszych, przez jakiś czas uczył się od cynika Kratesa, nie ominął również akademii i perypatu. W końcu, po kilku latach nauki i własnych przemyśleń, był gotów założyć własną szkołę. A ponieważ nie mógł zakupić budynku z racji tego, iż nie był rodowitym Ateńczykiem, wykładał swe nauki w portyku, który po grecku brzmi stoa. Od tego też wzięła się nazwa szkoły, portyk lub stoa, a uczniowie jej nazwani zostali stoikami. Przełomowym dla Zenona momentem było założenie przez Epikura jego ogrodu. Wydarzenie to stało się katalizatorem decyzji o założeniu własnej szkoły. Co do głoszonych przez ogród idei, Zenon miał ambiwalentne odczucia. Z jednej strony pociągał go ten typ uprawiania filozofii, nierozerwalnie związany z prowadzonym stylem życia, czyli zgodnością tego, co się głosi z tym, jak się żyje. Z drugiej zaś nie mógł pogodzić się z tezą, że najwartościowszą rzeczą w życiu człowieka jest przyjemność czy też brak bólu. W kwestii wartości czy też rozwiązań ontologicznych Zenon stanął na przeciwległym biegunie do Epikura. Tym, co najważniejsze, stał się logos, bo tylko dzięki rozwijaniu rozumu człowiek może osiągnąć swą pełnię, a co za tym idzie, szczęście w doczesnym życiu. Jak rozumieć pojęcie logosu? Czy był to inaczej umysł, z grecka nous, czy coś więcej? Nie tylko jako rozum, który myśli i poznaje świat oraz słowo, ale również jako zasada kształtująca wszechświat, zarówno w skali makro, jak i mikro, inaczej mówiąc rozumne działanie wedle planu. Wreszcie też logos jako cel poznania, cel powinności, jak i sensu całego życia człowieka, a więc etycznego aspektu tego życia. Wszystko się w logosie zawierało, a i on we wszystkim był. Stoicyzm, podobnie jak epikureizm, jest filozofią życia właściwego. Pamiętajmy, że jest już po upadku greckich polis, więc to, co wydawało się kiedyś wiecznie trwać, runęło. Obywatel nie znaczy już tego samego, co kiedyś. W zasadzie niewiele znaczy, bo jest poddanym jakiegoś enigmatycznego imperium, które traktuje go jak poddanego. Zmiana warunków politycznych wytworzyła nagle pustkę, chaos, niepewność. Dlatego też między innymi tak szybko i nagle straciły na ważności wielkie teoretyczne budowle Platona i Arystotelesa. Stoicyzm jest kolejną próbą dania odpowiedzi ówczesnym ludziom, jak żyć. I podobnie jak epikureizm, przetrwa niemal 5 wieków, dając wciąż na nowo nadzieję. Tym bardziej nie powinno dziwić, że najważniejszym działem filozofii stoickiej stanie się etyka, bo na nią właśnie jest w tych smutnych czasach wielkie zapotrzebowanie. Jednakże stoicyzm rozwinął dość mocno logikę i fizykę, znów w przeciwieństwie do epikureizmu, choć w zgodzie z nim był tak samo materializmem. Fizyka była tu rozumiana jako nauka o physis, w sensie całej rzeczywistości, poznaniem jej zasad, które ją konstytuują i tworzą. Tak więc Zenon uważa, że idee, które Platon uznaje za byt prawdziwy i niematerialny, są po prostu ludzkimi myślami i nie istnieje żaden inny, duchowy czy niecielesny świat. Jest tylko to, co jest, to znaczy świat postrzegany zmysłami i jest on bytem prawdziwym. Bytowi przysługują zaś dwie cechy – działanie i doznawanie. A tylko rzeczy cielesne mogą doznawać i działać. Zatem jeśli wszystko jest ciałem, to jest nim również dobro, Bóg, dusza, wiedza, namiętności. Wszystko, co może być przyczyną czegoś. Co ciekawe, skutek działania owych ciał uważano za niecielesny. Za skutki uważano na przykład wypowiedzi, określane jako znaczenia, ale również niecielesne było miejsce, czas i próżnia. Kolejną rzeczą było dookreślenie, czym w istocie to ciało jest. Okazuje się, że według stoików jest złożeniem materii i jakości, inaczej mówiąc formy. Złożenie to jest nierozerwalne, a w nim jakość jest zasadą czynną, natomiast materia zasadą bierną. Otóż forma czy jakość jest zawsze immanentnie zawarta w materii, nigdy i nigdzie nie występuje sama. Materia zaś nie powstaje i nie ginie, choć rzeczy złożone z niej giną i powstają nowe. A dzieje się tak, ponieważ logos, duch rozumnie, porusza wszystkim i daje życie wszystkiemu. Ten duch, inaczej mówiąc Bóg, jest właśnie zasadą czynną, która rozumnie tworzy wszechświat. Porusza nim i sprawia, że wszystko toczy się tak, jak powinno. Pamiętać należy, że Bóg jest wciąż cielesny, przenika przez materię i tchnie w nią życie, a dzieje się tak na mocy stoickiego twierdzenia o przenikalności ciał, bowiem podzielność atomów może iść w nieskończoność. Zupełnie odwrotnie niż uważał Epikur, który wyznawał zasadę minima, najmniejszej niepodzielnej już dalej cząstki materii. Materializm stoików jest silnie monistyczny, znów w opozycji do Epikura. Uznają oni bowiem dwa czynniki w rzeczach, materię i ducha, ale te czynniki są nierozerwalnie związane ze sobą. Można je oddzielić tylko pojęciowo, ontologicznie zaś są jednym. Dlatego też i świat jest jeden, a wszystkie rzeczy są częściami całości. Jeszcze jedna cecha filozofii stoickiej narzuca się sama.
Skoro Bóg nie istnieje gdzieś na zewnątrz wszechświata, a we wszechświecie i we wszystkich rzeczach, takie stanowisko nazywamy panteizmem. Bóg jest we wszystkim i Bóg jest wszystkim. Co więcej, Bóg ten został pojęty jako wieczny heraklitejski ogień albo jako pneuma, która przenika całą rzeczywistość. Świat, który powstał za sprawą ognia, również zginie. Gdy przyjdzie kres czasów, nastąpi powszechne zognienie i oczyszczenie. Przez jakiś czas będzie istniał tylko ogień. Potem nastąpią kolejne narodziny świata i to dokładnie takiego samego jak sprzed wielkiego pożaru. Tak więc znów narodzi się Sokrates i Platon, będą dokładnie to samo mówić, to samo robić, tak jak cała reszta świata. Cykle będą powtarzać się w nieskończoność, a wieczny powrót nie będzie miał końca. Prawda, że zaskakująca wizja? Może nie byłaby taka zła, gdyby nie zdeterminowanie i brak modyfikacji. Stoicy uznawali również, że istnieje opatrzność i fatum, czyli przeznaczenie. Opatrzność należy tu rozumieć nie jako opiekę osobowego bóstwa wobec każdego człowieka, lecz jako pewnego rodzaju finalizm. Każda rzecz bowiem zostaje stworzona przez Logos w sposób rozumny i najlepszy. Wszystko więc jest takie, jakie powinno być. Patrząc z drugiej strony, jawi się ona jako rodzaj fatum, przeznaczenia, którego nie sposób uniknąć. Wszystko zdarzyło się, bo miało się zdarzyć, a szereg zdarzeń następujących po sobie wynika z nieuchronnej konieczności, z jaką sprawy te się dzieją. Wobec takiego stanowiska trudno zachować naukę o wolnej woli człowieka i choć spadkobierca Zenona, Chryzyp, próbował ją ocalić, nie udaje mu się pogodzić tych dwóch tez. Wolność ludzkiej woli jest jedynie postulowana przez stoików, nie można jej jednak w żaden sposób uzasadnić. Pozostaje jeszcze kwestia nieśmiertelności duszy. Co się dzieje z duszą, notabene cielesną, kiedy ciało człowieka umiera? Stoicy nie byli jednomyślni, ale jedno jest pewne. Kiedy ciało się rozpada, dusza jakiś czas jeszcze trwa po śmierci. Może ukazywać się w snach żyjących ludzi, ma nawet jakieś władze poznawcze, jednak koniec końców i tak rozpłynie się w duszy wszechświata. Różnica zdań objawiała się w kwestii długości trwania duszy po śmierci. Jedni uważali, że wszystkie dusze trwają aż do kolejnego zognienia, inni, że tylko dusze mędrców będą miały ten przywilej. Tak czy inaczej, faktem jest, że trwanie duszy nie wynikało w żaden sposób z doczesnych zasług, a życie w cnocie było samo w sobie nagrodą. Lecz na ten temat wypowie się szerzej stoicka etyka. Historia filozofii na krótko.